Jestem wdową po żołnierzu starówki Andrzeju Zajdleru, Andrzeju, i w jego imieniu dzisiaj też przemawiam. Bo wiem, że przemawiam w jego duchu. Jest ksiądz? Nie. Mówić o powstaniu jest dla mnie bolesnym przeżyciem. Przeżywam to jako rocznicę nie tylko powstania, ale najazdu 1 września, najazdu sowieckiego 17 września, najazdu przeżycie, przeżywam również i powstanie i całą okupację, całą udrękę i tragedię narodu. Powstanie i po 1 wrzesień są dla mnie wspomnieniem największej tragedii narodu, jaka się zdarzyła w historii Polski. Ta tragedia wywołuje wiele kontrowersji na temat powstania, czy było trzeba robić, czy nie było trzeba robić. W każdym razie na tle sytuacji, którą teraz dobrze, dużo lepiej rozumiemy, zdajemy sobie sprawę, że sprawa Polski była przesądzona już w Teheranie. Z Kremla dochodziły złowieszcze echa, że Stalin szykuje nowy najazd na Polskę, nowy rząd polski, i że byliśmy śmiertelnie zagrożeni. Ogromna czerwona horda ruszyła na Polskę, aby ją podbić, pod pozorem, że ją wyzwala. Stanęła ta horda pod drzwiami, dosłownie pod bramą Warszawy, i była kwestia, czy robić powstanie, czy nie. Była kwestia, czy jeśli nie zrobimy powstania, czy nie wybuchnie powstanie spontanicznie. Nastroje były, Warszawa była w stanie kompletnego wrzenia. W każdym razie trzeba jeszcze spojrzeć na te powstanie nie tylko z punktu osądu, czy było warto, czy warto było stracić, spowodować cierpienia ludności, niesamowite cierpienia ludności cywilnej, czy trzeba było robić, czy nie. Ale myśmy stali wobec tego, że czekaliśmy na naszych wyzwolicieli, jak pisał nasz poeta, czekamy ciebie, czerwona zarazo. Ta czerwona stała chora u bram. I był to, zdaje się, dla nas młodych, to było właśnie w ten sposób zrozumieliśmy powstanie, że walczyliśmy o swoją, nie tylko o swoją stolicę, nie tylko o wyzwolenie, tylko żeby to wyzwolenie przyszło z naszych własnych rąk, żebyśmy mogli przyjmować naszego śmiertelnego wroga, mogli przyjmować jako niezależni i wolni ludzie. I kiedy przeżywam to powstanie i przeżywam całą tragedię narodu polskiego, wszystkich żołnierzy AK, gdziekolwiek byli, którzy przeszli walkę z Niemcami i z Sowietami, którzy przeszli przed czcią pamięć narodu, nieugiętego bucharskiego narodu. Nie miałam w tym powstaniu wielkich przeżyć, ani wielkich wyczynów, ale w każdym razie dzisiaj reprezentuję tych kolegów i te koleżanki, którzy również pracowali na terenie Stanów Zjednoczonych w kołach AK i w dalszym ciągu pracowali dla Polski. Jest tych kolegów, koleżanek było bardzo dużo. Dzisiaj zostało nas tylko troje. Halina Klimczuk, w złym stanie, bardzo inwalidka. Jurek Grabowski i oczywiście ja. W pamięci tych ludzi specjalnie poświęcam ten dzień. Mówię z tego o powstaniu z punktu widzenia mojego własnego, z punktu własnego emocjonalnego przeżycia tragedii narodu, z której nigdy nie potrafię wymazać. Mogę powiedzieć, że jak Mickiewicz powiedział, że jestem milion,
bo za milion kochań i cierpię katuszy. Dzisiaj składamy hołd, ale nie tylko żołnierzom powstania, bo cały naród, cała ludność Warszawy, doktor Ulanowska jako dziecko przeżyła tą tragedię razem z nami, tym zmarłym i tym wszystkim narodowi. Chwała i cześć. Dziękujemy.